Właściwe podejście do Bożego Słowa jest kluczem do tego, by też zacząć doświadczać Bożej mocy we właściwy sposób. Musimy uznać, że to, co Pismo Święte mówi, jest prawdą obowiązującą, jest prawdą, która musi stać się dla nas czymś o wiele ważniejszym od doświadczanych faktów. Jak to zrozumieć? Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z kimś, kto zmaga się z jakimś poważnym problemem. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z kimś, kto, załóżmy, ma poważne długi. Mieliśmy taką sytuację w naszej wspólnocie. Pewna kobieta podpisała papiery, stając się poręczycielem w sprawie kredytu dla innej osoby i po jakimś czasie okazało się, że ma bardzo poważne długi, których się nie spodziewała. Ja jej powiedziałem, to pokazuje pewną prawdę. To pokazuje prawdę, że nigdy nie powinnaś kłamać. Ale ona mówi, ale ja nie kłamałam. Ja mówię, kłamałaś. Dlatego, że poręczając za jej kredyt, stwierdziłaś, że jeśli ona tego nie będzie spłacać, to dla ciebie nie będzie problemu, żeby to spłacić. A prawda jest taka, że ty ją jej poręczyłaś, bo myślałaś, że jak nie poręczysz, to będziesz niemiła w stosunku do koleżanki. Ale tak naprawdę skłamałaś. Więc Pismo Święte raczej zniechęca nas do poręczania za kogokolwiek w takich sytuacjach, dlatego że to powoduje, że znajdujemy się w pułapce. I ona w takiej pułapce się znalazła. Więc prosiła nas o modlitwę i modliliśmy się o nią. Niedługo później doświadczyła prawdziwego cudu i przełomu, w wyniku którego wszystkie te sprawy zostały uregulowane, ale czuła wcześniej, że jest na skraju przepaści z powodu tego, co się wydarzyło. Bóg może wszystko zmienić. Kwestia, czy my jesteśmy osobami, które są skłonne w to uwierzyć. Biblia mówi, że bezpłodna staje się matką cieszącą się dziećmi. Psalm 113 o tym mówi. I kiedy spojrzymy na najczęściej opisywane konkretne uzdrowienia w Biblii, to zobaczymy, że pierwsze uzdrowienia, które są opisywane w Biblii, to uzdrowienia bezpłodności. Jedną z bezpłodnych osób była Sara, żona Abrahama. Co jest ciekawe, kiedy urodził się im Izak, to Izak za żonę miał również bezpłodną Rebekę. Z Rebeki narodził się Jakub. Później Jakub sprowadził na świat 12 chłopaków, którzy stali się patriarchami 12 pokoleń Izraela. Ale prawda jest taka, że od momentu, kiedy pojawił się Abraham, do momentu, kiedy pojawiło się owych 12 chłopaków, sytuacja wydawała się z ludzkiego punktu widzenia beznadziejna. Dwa bezpłodne łona były po drodze. Jeden z największych proroków Starego Testamentu urodził się z bezpłodnej Anny, chodzi mi o Samuela. Jedna z najbardziej niezwykłych postaci Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel, urodził się z bezpłodnej kobiety. Biblia pokazuje wiele uzdrowień bezpłodnych kobiet. Biblia mówi, że Bóg jest tym, który sprawia, że bezpłodna jest matką cieszącą się dziećmi. Wiele bezpłodnych par przyjeżdżało do nas z prośbą o modlitwę. Któregoś dnia pewien lekarz wraz ze swoją żoną przyjechał, mówiąc, że wie, jak sprawa wygląda od strony medycznej, ale on chce, aby Bóg zaingerował. Modliliśmy się o nich i nic się nie stało. Co więcej, po drodze wracając od nas jeszcze mieli wypadek samochodowy. Więc sytuacja wcale nie wyglądała dla nich optymistycznie. Spotkaliśmy się po raz kolejny kilka miesięcy później, znowu się o nich modliliśmy i nic się nie stało. Spotkaliśmy się kilka miesięcy później, modliliśmy się i mam w swojej komórce zdjęcia ich dziecka. Stało się. Oni wierzyli i nie poddali się. Teraz na jakiej podstawie ktoś
ma prawo wierzyć w to, że coś, co jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, się stanie. Na prostej podstawie. Biblia mówi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ja decyduję o tym, każdy człowiek decyduje o tym w swoim wnętrzu, co dla nas będzie bardziej wiarygodne. Czy dla nas bardziej wiarygodne będzie to, co pochodzi ze świata zmysłów, to, co pochodzi z tego świata, czy Boże Słowo, kiedy te dwie rzeczy ze sobą się nie zgadzają? W wersecie z Psalmu 113 jest pewna sprzeczność. Bezpłodna jest matką cieszącą się dziećmi. Co jest prawdą? Bezpłodność czy matka ciesząca się dziećmi? Bóg sprawia, że bezpłodna staje się matką cieszącą się dziećmi. On sprawia, że coś, co jest niemożliwe, staje się możliwe. W co wierzymy w swoim wnętrzu? W swoją niemożliwość, w niemożliwość faktów, które nas dotykają, czy w możliwości, za którymi stoi Bóg? Któregoś dnia miałem okazję dzielić się takim krótkim poselstwem. Znajduje się ono też na YouTubie, także zachęcam, jeśli ktoś chciałby przesłuchać, na temat różnicy między faktami i prawdą. Fakty mogą różnić się od prawdy. Faktem w tym przypadku była bezpłodność, a prawdą wszechmogący Bóg. W co wierzysz? W fakty czy w prawdę? Fakty nie określają prawdy do końca. Fakty mogą opisywać rzeczywistość, ale prawda jest tym, co sprawia, że rzeczywistość się zmienia. W zeszłą sobotę wróciłem z Izraela. Nie jestem wielkim znawcą historii, ale cokolwiek na te tematy wiem. Wiem, że przez ostatnie 19 wieków myślę o tym, że Izrael, powstanie jako państwo, byłaby myślą totalnie śmieszną dla każdego człowieka, który by w tamtych regionach przebywał. Ale proroctwa Starego Testamentu zapowiadały przyszłość Izraela. Apokalipsa, napisana przez świętego Jana, mówi o pewnych wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie państwa Izrael. To jest ciekawe. Przez długie wieki nie istniało nawet tło, na którym mogły wypełnić się te wydarzenia. Ale przyszedł rok 1948 i państwo Izrael znowu powstało do bytu. Kiedy Bóg coś mówi, to się wydarzy. Bez względu na to, jak długo trzeba będzie na to czekać. I my w naszym życiu, podchodząc poważnie do Bożego Słowa, stajemy w pewnym rozdarciu. Stajemy w miejscu, w którym możemy zobaczyć, że fakty, których doświadczamy, tak bardzo nie zgadzają się z tym, co nam Bóg obiecał. Tak bardzo nie zgadzają się z tym, czego chcielibyśmy doświadczyć i o czym mamy zapewnienie w Bożym Słowie. I w co wtedy będziemy wierzyli? Któregoś dnia Smith Wigglesford został zawołany do umierającej osoby. Więc poszedł do owego domu, był tam lekarz, rodzina i kiedy wszedł do pokoju i zaczął się modlić, sytuacja lekko się zmieniła. Umierająca osoba przestała być umierającą osobą, tylko stała się umarłą osobą. Więc nie jedna osoba doszłaby w tym momencie do wniosku, już za późno, po wszystkim. Nie wierzę w to, co mówią moje uszy. Wierzę w to, co mówi mi Boże Słowo. Rzeczy w tym świecie mogą wydawać się nie do zmienienia, ale Bóg jest też tym, który potrafi zawrócić z krainy umarłych tych, którzy zostaną wezwani przez prawdziwie wierzących ludzi z powrotem. W zeszłym roku gościłem Andrew Pirksa. Andrew Pirks jest już człowiekiem z dość dużym doświadczeniem. Zaczął intensywnie działać na początku lat 70.
i widział wiele niezwykłych rzeczy. Opowiedział mi też o pewnym wskrzeszeniu, które miało miejsce w jego służbie. Miał do czynienia z człowiekiem, który miał głębokie zapalenie tkanek, które powodowało to, że trzeba było go operować i wycinać mu po prostu kawałki tkanek z wnętrza ciała. Ten człowiek był cały pocięty. Do tego wszystkiego doświadczył jeszcze szoku toksycznego, w wyniku którego odpadła mu skóra z rąk i stóp. I jego organizm był tak przeciążony, że koniec końców dostał zawału serca i umarł. Więc w sali szpitalnej leżał zmasakrowany kawałek mięsa. Był pocięty, to była jedna wielka rana, w wielu miejscach pozbawiona skóry. Martwy człowiek. I ktoś zawezwał Andrew, aby tam poszedł i modlił się o niego. Modlił się. Używał wszystkich swoich charyzmatycznych czarów, jakie znał. Myślał, że coś się wydarzy, wzywał imienia Jezus i koniec końców musiał zrezygnować, dlatego że musiał dostać się na lotnisko, miał lecieć do Francji tego dnia, więc wykorzystał tyle czasu, ile mógł i wyszedł z pokoju. Kiedy wyszedł z pokoju, 3 minuty później stał się niezwykły cud. Boża moc wstąpiła do tego pokoju. Skóra w ciele tego człowieka została odtworzona. Rany zamknęły się, a on wstał, wyszedł z tego pokoju. I kiedy szedł przez korytarz, każda osoba, która na niego spojrzała, padała pod Bożą mocą. Nawróciło się kilkanaście osób z personelu tego szpitala i kilkanaście osób z rodziny tego człowieka. Kiedy Andrew spotkał się z nim i rozmawiał, zapytał, co działo się z tobą, kiedy byłeś martwy. On powiedział, wiesz, stałem w czymś, co przypominało lawę. Stałem w tym do pasa i od góry jakieś różne dziwne rzeczy mnie atakowały, więc próbowałem się przed tym bronić. I to było straszne. I w którymś momencie nagle pojawiło się światło. I zobaczyłem, że z tego światła Jezus do mnie mówi, odsyłam ciebie do twojej rodziny. To niezwykłe. Ten człowiek pozostałby w stanie potępienia. Ale Biblia mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Jezus któregoś dnia, kiedy zszedł z góry przemienienia, zobaczył zgiełk, zobaczył uczniów i zobaczył tłum ludzi. Kiedy podszedł tam, zapytał, co się dzieje. I pewien sfrustrowany człowiek powiedział, Panie, przyprowadziłem syna swego do twoich uczniów, bo syn mój jest dręczony przez złego ducha, który go dopada i sprawia, że przewraca się z pianą na ustach, dostaje ataku padaczki, często dzieje się to przy wodzie czy ogniu i widzę, że ten duch chce zgubić mojego syna. Jezus zgromił swoich uczniów i nie próbował być dla nich miły. Chwilę później wypędził demona z owego człowieka i uczniowie zrozumieli, że coś jest nie tak. Przyszli więc do niego i zapytali, Panie, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Jezus powiedział, z powodu waszego niedowiarstwa. Jezus zarzucał im brak wiary. Brak wiary był zarzutem w stosunku do uczniów Jezusa. To jest ciekawe. Jeśli Jezus ma nam coś do zarzucenia, to czy czasem nie ma nam do zarzucenia również braku wiary? My ponosimy odpowiedzialność za poziom naszej wiary i być może niektóre rzeczy, być może to takie ironiczne, ale być może niektóre rzeczy w naszym życiu nie działają tak, jak powinny działać z powodu braku naszej wiary. Oni spytali, co mają robić i Jezus powiedział im, że potrzebują postu i modlitwy. Gdyby byli skoncentrowani na budowaniu swojej wiary, mieliby jej wystarczająco dużo, aby wejść w tą sytuację jako zwycięzcy. Ale być może oglądali za dużo mody na sukces.
Być może mieli jakieś zajęcia, które powodowały, że nie chciało się im budować wiary. Ja często mawiam o tym, że diabeł nie będzie musiał wysyłać na nas wyćwiekowanego satanisty z zakrwawioną piłą motorową tak długo, jak długo Rysiek z klanu wystarczy. Jeśli sami marnujemy swój czas, to diabeł wcale nie musi nas jakoś drastycznie zmuszać do tego, żebyśmy ten czas marnowali bardziej, skoro wyręczamy go w tym. I co jest ciekawe, ta historia pokazuje, że jeśli Jezus zarzucał brak wiary swoim uczniom, to jest to też coś, co może nas dotyczyć. My ponosimy odpowiedzialność za poziom naszej wiary. Potrzebujemy napełniać się Bożym Słowem. Wierzę w to, że każdy wierzący człowiek powinien przebrnąć przynajmniej dwa razy w ciągu roku przez Nowy Testament i przynajmniej raz przez Stary. Jeśli czytamy mniej Biblii, to tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy wiemy, w co wierzymy? Łatwo jest nazwać się chrześcijaninem, ale jakie mielibyśmy podejście do matematyka, który nie ogarnia tabliczki mnożenia i mówi, że jest matematykiem? Powiedzielibyśmy mu, nie jesteś matematykiem, jesteś kłamcą, tobie wydaje się, że jesteś matematykiem. Jeśli wierzący ludzie nie wiedzą, w co wierzą, nie wiedzą, pod czym się podpisują, to tak naprawdę jest to duży problem. Potrzebujemy poznawać Boże Słowo, potrzebujemy uniżać się przed Bogiem, potrzebujemy pościć, potrzebujemy modlić się, potrzebujemy spędzać czas z Nim na tyle, aby nasze życie z Nim stało się realne. I Duch Święty jest tym, który w pierwszej kolejności chce nas w tym wszystkim dopingować. Jezus powiedział, wstępując do nieba na Górze Oliwnej, jako dygresję powiem, że pierwszy raz w życiu byłem w tym roku w Izraelu i bardzo dużym przeżyciem było dla mnie wejście na Górę Oliwną i patrzenie z tych miejsc, z których Jezus patrzył na Jerozolimę, kiedy modlił się. Wziąłem sobie nawet kilka kamieni z Góry Oliwnej, żeby pamiętać o tym wydarzeniu. I na Górze Oliwnej Jezus któregoś dnia powiedział swoim uczniom: śpicie dalej? Nie mogliście czuwać jednej godziny? Jest coś, czego Chrystus od nas oczekuje. W najbardziej dramatycznym momencie w życiu Jezusa Jezus wspomniał o tym, że oczekiwał od swoich uczniów jednej godziny modlitwy. Niektórzy ludzie myślą, modlić się godzinę dziennie, jak to długo. Jednocześnie te same osoby nie mają poczucia ofiary, kiedy dwie godziny dziennie oglądają film. Chcemy doświadczać Boga, ale Bóg oczekuje, że my będziemy oddawali Mu siebie, że będziemy oddawali Mu swój czas, że będziemy Go czcili naprawdę. Jezus na tej Górze Oliwnej powiedział około 50 dni później inne słowa. Około 40 dni później, przepraszam. Powiedział inne słowa. Czekajcie, aż zstąpi na was moc z wysokości i będziecie mi świadkami. Wierzący człowiek potrzebuje Ducha Świętego, dlatego że nie jesteśmy w stanie służyć Bogu tak, jak powinniśmy Mu służyć, jeśli w naszym życiu Duch Święty nie jest obecny w takim stopniu, w jakim obecny być powinien. I jednym z takich podstawowych przesłań chrześcijaństwa jest to, co moglibyśmy ująć w tym haśle w całej tej rzeczywistości, która kryje się za słowami, że potrzebujecie chrztu w Duchu Świętym. Jan Chrzciciel powiedział: po mnie idzie ten, który jest mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On będzie was chrzcił w ogniu i w Duchu Świętym. Greckie słowo chrzest to baptizo, całkowite zanurzenie w Ducha Świętego.
To jest coś, co musimy przeżyć. Musimy przeżyć zanurzenie w Bożej obecności do tego stopnia, by nas to przemieniło. Zanurzenie w Duchu Świętym sprawia, że zmienia się coś wewnątrz człowieka. Piotr, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa, bojąc się, że rozpoznała go jakaś kobieta, kilkadziesiąt dni później, po tym, kiedy został napełniony Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, staje wobec 3000 tłumu i nie przejmuje się tym, czy ktoś go rozpozna, czy nie rozpozna. I mówi śmiało i odważnie. Jest osobą tak bardzo skoncentrowaną na Bożych celach, że nie można by było go w żaden sposób wystraszyć. Pełen Ducha Świętego i pełen mocy. Piotr i pozostali apostołowie potrzebowali mocy Ducha Świętego, by zanieść Ewangelię po krańce świata. Większość z nich, tak naprawdę wszyscy, oprócz Jana, zostali straceni z powodu tego, że głosili Ewangelię, ale żaden z nich się nie wycofał. Duch Święty przynosi do naszego życia ponadnaturalną odwagę, przynosi ponadnaturalną moc, przynosi również możliwość posiadania społeczności z Bogiem w ponadnaturalny sposób i otwiera nas na pewien nadnaturalny wymiar modlitwy. I jest to zależne od nas, czy chcemy to przyjąć i chcemy, by to oddziaływało na nasze życie. Miałbym takie proste pytanie, bo to też pomoże nam w rozstrzygnięciu tego, co będziemy robili, gdy zapadnie czas na przerwę. Czy wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, przeżyliśmy napełnienie Duchem Świętym, którego znakiem później była modlitwa w obcych językach? Czy pod wpływem Ducha Świętego kiedykolwiek modliłeś się w językach, którymi naturalnie nie dysponujesz? Jeśli może zapytajmy, kto modli się na językach? Okej, dobra. A teraz kolejne pytanie. Kto z tych, kto nie modli się na językach, chciałby dzisiaj zacząć się pierwszy raz modlić pod wpływem Ducha Świętego? Jeśli tak, to proszę rękę do góry. 3, 4, 5. Okej, będziemy mieli około się modlić. Super. Więc doświadczymy też dzisiaj tej formy działania Ducha Świętego. I będę chciał o tym trochę opowiedzieć. Nie kontroluję do końca czasu, jeśli możesz mi podpowiedzieć, o której powinna być przerwa. Dobra. Nawet do 5 można pociągnąć. Dobrze, fajnie. Więc chciałbym przeczytać jedne z ostatnich słów Jezusa, które zostały wypowiedziane. One zostały wypowiedziane na tej Górze Oliwnej, zanim Chrystus wstąpił do nieba. 16 rozdział Ewangelii Marka, od 15 wersetu. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Pismo Święte pokazuje, że w oczekiwaniach Jezusa każdy wierzący człowiek powinien być kimś, kto doświadcza ponadnaturalnych znaków w swoim życiu. Jezus mówi: wierzący, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, on nie mówi: idźcie i głoście, a wam głoszącym te znaki towarzyszyć będą. On mówi: a tym, którzy wam uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I Pismo Święte mówi tutaj, że będziemy wypędzać demony, będziemy mówić innymi językami, będziemy doświadczali ponadnaturalnej ochrony, będziemy kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. To jest pakiet podstawowy dla każdego wierzącego człowieka. Jeśli do tej pory nie oglądałeś, nie oglądałaś tych znaków w swoim życiu, to nie znaczy, że nie jest to twoim dziedzictwem. To nie znaczy, że nie masz do tego prawa. To znaczy, że być może masz w swojej piwnicy walizkę diamentów, której nigdy nie otworzyłeś. To być może znaczy, że w twoim ogródku stoi Lexus, którym nigdy nie jeździłeś. To jest twoje.
Biblia mówi, że w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To znaczy, że zostało nam to dane, ale od nas zależy, czy my z tego skorzystamy i czy będziemy działali w oparciu o to, co zostało nam dane. Więc do tego są potrzebne też nasze decyzje. Są pewne niezwykłe rzeczy, które Jezus mówi na temat Ducha Świętego. I możemy spojrzeć na nie w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus mówi coś bardzo mocnego. 12 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. To jest niezwykłe. Ale Jezus mówi swoim uczniom śmiało. Wierzcie i ufajcie. Nie ma rzeczy zbyt dużych. Nawet jeśli nie widzieliście czegoś, że zadziałało w moim życiu, to nie znaczy, że nie może zadziałać w waszym życiu. Służba Jezusa trwała 3,5 roku. Służba wielu chrześcijan trwa dziesiątki lat. I wielu z nas może doświadczyć naprawdę niezwykłego działania. Jezus dalej w wersecie 16, w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi: ja prosić będę Ojca i dawać innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jezus mówi: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela. Duch Święty przychodzi na świat w oparciu o prośbę Jezusa. I da wam innego Pocieszyciela, którego świat przyjąć nie może. Biblia mówi o czymś takim jak przyjęcie Ducha Świętego. Biblia nie mówi o tym, że mamy zasłużyć na Ducha Świętego. Biblia nie mówi o tym, że mamy wybłagać Ducha Świętego, by zechciał do nas przyjść, ale Biblia mówi o tym, że mamy przyjąć. Co to znaczy? W Księdze Apokalipsy, w 3 rozdziale jest taki werset, gdzie Jezus mówi o sobie. Mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, wstąpię do tego i będę z nim wieczerzał. Podobną postawę ma Duch Święty w stosunku do naszego życia. On jest w stanie oczekiwania, czy zdecydujemy się oddać Mu siebie, by mógł nas ogarnąć i by mógł nas poprowadzić do tego wszystkiego, co jest naszym przeznaczeniem. My mamy tylko otworzyć się i przyjąć Ducha Świętego, który już chce do nas przyjść. Pewnego razu jechałem autobusem. I w którymś momencie Duch Święty przemówił do mnie i powiedział, że dzisiaj chce coś zrobić przeze mnie. Zastanawiałem się, co to będzie. Byłem tak bardzo zajęty myślami o tym, że w ogóle nie zauważałem ludzi, którzy wokół mnie chodzili. W którymś momencie usiadłem w poczekalni w urzędzie, w którym miałem sprawę do załatwienia i byłem tak bardzo zajęty myślami, co to będzie, co Bóg chce dzisiaj przeze mnie zrobić. Byłem wtedy świeżo nawróconym człowiekiem. I w pewnej chwili do tego urzędu przyszła inna osoba, która podobnie jak ja zobaczyła, że przyszła za wcześnie i że trzeba jeszcze trochę poczekać. Usiadła więc na krześle i próbowała zagadnąć mnie. Ja nie reagowałem na to, bo byłem zbyt mocno zajęty w swoim umyśle tym, że dzisiaj Bóg coś przeze mnie na pewno zrobi, więc zupełnie ignorowałem tą osobę, ale koniec końców zagadnęła ona mnie na tyle, że już nie mogłem tego zignorować. Po chwili zaczęliśmy rozmawiać. I ona powiedziała: a wiesz, ja kiedyś miałam taką koleżankę, ona mi takie ciekawe rzeczy o Jezusie mówiła, że ja później to poszłam do takiego pokoju, byłam tam sama i modliłam się i doświadczyłam Jego obecności w taki sposób, że w ogóle nie wierzyłam, że coś takiego jest możliwe. I w tym momencie odczułem, że Duch Święty do mnie mówi, że chce ją napełnić swoim duchem.
Rozmawialiśmy jeszcze przez chwilę, w końcu urzędniczka przyszła, pozałatwialiśmy swoje sprawy. Po chwili poszliśmy do jednej z moich znajomych, która mieszkała niedaleko tego urzędu i modliliśmy się o ową kobietę. Zaczęła się modlić w obcych językach i była tym wstrząśnięta, jak to jest możliwe, że to wszystko przez 2000 lat jest dostępne, a nikt jej o tym nie powiedział. Dzisiaj na świecie żyje kilkaset milionów ludzi, którzy modlą się innymi językami pod wpływem Ducha Świętego. Co jest ciekawe, kraje, w których chrześcijaństwo wydaje się mieć swoją bardzo długą historię, są tymi krajami, w których ludzie doświadczają tego procentowo najmniej. W Korei Południowej, która została zdobyta dla Chrystusa w ostatnich kilkudziesięciu latach, większość chrześcijan modli się obcymi językami. Trudno jest spotkać tam chrześcijanina, który się nie modli obcymi językami. Podczas gdy często w takich krajach jak Polska, gdzie możemy powiedzieć o tym, że tradycja chrześcijańska jest tutaj dość długa, naprawdę jest bardzo trudno spotkać ludzi, którzy o czymś takim słyszeli, a co dopiero tych, którzy tego doświadczyli. Procent w społeczeństwie jest bardzo niewielki. Ale to, co jest prawdą, to to, że przez cały czas jest to dostępne. Potrzebujemy przyjąć Ducha Świętego. Jezus prosił Ojca i Ojciec powiedział tak. I zostało to potwierdzone w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy Duch Święty stąpił na 120 ludzi oczekujących w Wieczerniku, od tego momentu zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. W drugim rozdziale Ewangelii Jana, przepraszam, Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale mamy zapis owego wydarzenia. Od pierwszego wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. To było niezwykłe wydarzenie. Stworzyło się bardzo wielkie zbiegowisko ludzi, którzy obserwowali to wydarzenie. I apostoł Piotr wyszedł naprzeciw owym zadziwionym ludziom i zaczął głosić do nich. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób zabrzmiało, od czego zaczęło się pierwsze ewangelizacyjne chrześcijaństwo w historii świata. To jest pierwsze kazanie, po którym ludzie nawrócili się do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To jest pierwsze kazanie, w którym była mowa o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To jest pierwsze kazanie, w wyniku którego rodził się wczesny Kościół. I to jest ciekawe, od czego to kazanie się zaczyna. Żaden ze współczesnych teologów by sobie nie pozwolił na coś takiego. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo i dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Apostół Piotr zaczął swoje kazanie od słów: nie jesteśmy pijani, my tylko tak wyglądamy. Jest za wcześnie, monopolowy zamknięty. Ale to, co się wydarzyło, kiedy Duch Święty stąpił, było tak bardzo ekscytujące i tak bardzo niezwykłe, przyniosło tyle radości, przyniosło tyle upojenia, że ludzie, którzy to obserwowali, patrzyli na to, niektórzy drwiąc, mówiąc: oni są wszyscy pijani, co to za szopka, o co chodzi? Ale jednak zostali tam przyciągnięci przez Bożą obecność. Piotr wygłosił swoje kazanie, w którym przedstawił główne fakty dotyczące tego, co właśnie się dzieje. Zacytował proroctwo Joela, które mówiło o powszechnym dostępie do Ducha Świętego. I kiedy skończyło się owe pierwsze kazanie, w 37 wersecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: a gdy to usłyszeli ci wszyscy zgromadzeni ludzie,
byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powołał. Więc apostoł Piotr powiedział, że Duch Święty jest dla wszystkich, jest dla każdego. Duch Święty nie jest zarezerwowany dla jakiejś szczególnej klasy ludzi, ale Duch Święty jest dla każdego, kto oddał swoje życie Chrystusowi, dla każdego, kto chce być posłuszny Jezusowi w swoim życiu. Widzimy w Dziejach Apostolskich później, że kolejne osoby przeżywają napełnienie Duchem Świętym. Możemy patrzeć na to, jak Samaria przeżywa napełnienie Duchem Świętym, kiedy ewangelista Filip dociera tam, przyprowadza tych wszystkich ludzi do Chrystusa, są chrzczeni oni w wodzie, a po jakimś czasie przybywa apostoł Piotr i Jan po to, by nałożyć ręce na owych Samarytan, i Duch Święty zstępuje na nich i oni przeżywają dokładnie to samo, co apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Później widzimy, że Duch Święty zstępuje na Pawła. Później widzimy, że zstępuje w domu Korneliusza. Piotr przybywa do domu Korneliusza i zaczyna tam głosić. Mi też czasami się to zdarza, że czasami głoszę, czasami dzielę się Bożym Słowem i zanim dojdę do końca, Bóg jest tak niecierpliwy, że ludzie są ochrzczeni w Duchu Świętym i zaczynają modlić się po raz pierwszy w życiu w obcych językach, zanim ja dojdę do końca kazania. Wiele razy zdarza się, że w trakcie, kiedy głoszę, ktoś jest uzdrowiony, także nawet nie zdążę się o tą osobę pomodlić, ale to jest niesamowite, że Boże działanie przychodzi wraz z głoszonym słowem. W pierwszej części mówiłem o tym, że apostoł Paweł kilkakrotnie powiedział, że Ewangelia jest mocą Bożą. Kiedy głosimy Boże Słowo w taki sposób, w jaki zostało ono nam przekazane 2000 lat temu, dzieją się dokładnie te same rzeczy, które działy się 2000 lat temu. W domu Korneliusza Piotr zaczyna głosić i Duch Święty wstępuje na wszystkich, którzy słuchają, zaczynają modlić się w obcych językach. Później Biblia opisuje w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak Paweł w okolicy Efezu spotyka grupę ludzi, na których nakłada ręce i Duch Święty na nich wstępuje, zaczynają modlić się w obcych językach i prorokować. Apostoł Paweł też w drugim liście do Koryntian pisze nieco bardziej obszernie na temat manifestacji języków, pisze też sporo na temat tego, czym są dary Ducha Świętego. I to, co jest w tym wszystkim ciekawe, to to, że z owych tekstów wynika, że są to rzeczy bardzo dostępne. Nie jest to coś, co jest gdzieś głęboko zastrzeżone i ukrywane przez Boga. Jest to coś, o czym Bóg chce, abyśmy używali tego i byśmy mieli pełen dostęp do tego. Więc często stoi to w takiej sprzeczności z doświadczeniami ludzi w zachodniej cywilizacji. My w zachodniej cywilizacji mamy takie poczucie, dlaczego to się dzieje tak rzadko, dlaczego my tutaj tego nie doświadczamy, dlaczego ludzie doświadczają tego tak dużo w Afryce, Chinach, Indiach, Ameryce Południowej, a my tak mało. Myślę, że trochę o przyczynach tego powiedziałem w odniesieniu do sposobu myślenia. Możemy go zmienić. Zmiana sposobu myślenia zmienia też nasz sposób doświadczania. I chciałbym tutaj z listu do Koryntian z 12 rozdziału przeczytać parę wersetów. Zacznijmy od wersetu 4, 12 rozdział 1 listu do Koryntian. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To, co jest dla mnie bardzo intrygujące w tym wersecie, w tych wersetach, to to, że lista ponadnaturalnych przejawów Ducha Świętego zaczyna się od takich słów. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. W kim się przejawia Duch? W każdym. O. A poniżej jest napisane, jakie są to przejawy. I później jest napisane, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Komu? Więc cała ta lista ponadnaturalnych przejawów Ducha Świętego zaczyna się od twierdzenia, że dotyczy to wszystkich i kończy się stwierdzeniem, że dotyczy to wszystkich. Więc jeśli czujemy się poza tą rzeczywistością, to nie musimy się z tym godzić. Boże przeznaczenie dla Ciebie jest zupełnie inne. Bóg chce, aby w Tobie przejawiał się Duch ku wspólnemu pożytkowi w sposób zgodny z tą listą, która została tu wymieniona. Będzie jeszcze chwila czasu na to, aby omówić te ponadnaturalne dary Ducha Świętego, ale to, co chciałbym zrobić, kończąc tą część, to chciałbym powiedzieć trochę na temat samego aktu napełnienia Duchem Świętym, kiedy dzieje się to w sposób wyzwalający nas do ponadnaturalnej modlitwy w językach. Modlitwa w językach jest czymś bardzo mocno wyróżnionym, jeśli chodzi o wszystkie inne ponadnaturalne dary i przejawy Ducha Świętego. Dlatego, że modlitwa w językach jest czymś, co gdy otrzymujemy, możemy tego używać w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu ku naszemu pożytkowi. Tak jak jest napisane w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, drugi werset. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Dalej, czwarty werset. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Kto prorokuje, kościół buduje. Więc języki są dane nam po to, abyśmy mieli ponadnaturalną możliwość budowania siebie. I dlatego języki różnią się od wszystkich innych darów tym, że one są skierowane do tego, by stanowiły one pożytek dla naszego osobistego zbudowania. Modlę się językami bardzo dużo. Zachęcam wszystkich, którzy chcą wchodzić w doświadczanie innych darów Ducha Świętego. Mówię, módl się na językach tak dużo, jak tylko jesteś w stanie, a zobaczysz, że nawet bez szczególnego starania się manifestacje innych darów pojawią się w Twoim życiu. Kieruję się w tym wersetem, gdzie Jezus powiedział, bądź wierny w rzeczach małych, a zostaną Ci powierzone rzeczy duże. Wykorzystajmy doskonale to, co już zostało nam dane, a wtedy zobaczymy, że rzeczy będą przydawane do naszego życia. Wokół języków było bardzo dużo kontrowersji. We wszystkich wiekach chrześcijaństwa byli ludzie, którzy modlili się obcymi językami. Ale dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku zaczęło stawać się to czymś o wiele bardziej powszechnym. Azusa Street to nie był wcale początek. Azusa Street to był pewien boom, jeśli chodzi o przeniknięcie do świadomości ludzi w tych sprawach. Ale jeśli ktoś chciałby poznać jedno z wielu miejsc, jedną z wielu historii o ludziach, którzy modlili się obcymi językami, zanim przyszło przebudzenie przy Azusa Street na początku XX wieku, to warto przeczytać książkę Demosa Szakariana Najszczęśliwsi na świecie. On opisuje tam przebudzenie, które miało miejsce pośród ormiańskich chrześcijan, gdzie wielu ludzi modliło się obcymi językami, doświadczało manifestacji wszystkich darów Ducha Świętego. A przyszło to do nich
od Rosjan, którzy doświadczyli tego w swoich prawosławnych kościołach jeszcze wcześniej i którzy przybyli z tym poselstwem do Ormian. W tamtym okresie społeczność ormiańska otrzymała pewne proroctwo, gdzie Bóg przemówił do nich, że powinni sprzedać wszystko, co mają i wsiąść na statki i popłynąć do Ameryki i tam się osiedlić. Wielu ludzi zignorowało to wezwanie, ale ogromna ilość wierzących ludzi posłuszna temu wezwaniu sprzedała wszystko, co miała, wsiadła na statki i popłynęła do Ameryki. Stąd też mamy bardzo dużą społeczność ormiańską dzisiaj w Stanach. A los tych, którzy zostali, był tragiczny. Wiemy, że na początku wieku Turcy dokonali ogromnej rzezi Ormian i w tej rzezi zginęło wielu ludzi, którzy nie zdecydowali się na posłuszeństwo wobec tego proroctwa, które wtedy przyszło za sprawą ludzi modlących się obcymi językami. W momencie, kiedy Ormianie przybyli do Los Angeles i kiedy natknęli się na wspólnoty, w których ludzie też modlili się obcymi językami, myśleli sobie, wow, to jest niesamowite. Oni myśleli wcześniej, że są jedynymi na świecie. Ale Bóg takie ogniska rozpalał w wielu różnych miejscach i we wszystkich wiekach ludzie doświadczali takiego działania Ducha Świętego. W XX wieku jednak stało się tak, że nauczanie na ten temat zostało cokolwiek uporządkowane na tyle, że Kościół zrozumiał, że możliwość korzystania z tego daru jest dostępna dla wszystkich wierzących ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i którzy chcą być posłuszni. Każdy z nas może to wziąć, inaczej każdy z nas może to przyjąć. Niektórzy ludzie mogą mieć z tym pewne problemy, ale to, czego nauczyłem się, to to, że nigdy nie powinniśmy się zniechęcać. Są ludzie, o których modliłem się, którzy powiedzieli, wiesz, ja to pierwszy raz w życiu słyszałem 20 lat temu, od tej pory to wszyscy święci na mnie nakładali ręce, modlili się o mnie i to w moim życiu nie zadziałało. Najczęściej jest to pewien problem intelektualny, z którym ludzie mają, próbując przeżyć duchowe rzeczy za pomocą swojej głowy. Jeśli uda mi się wybić im to z głowy, chwilę później już modlą się obcymi językami. Modliłem się o wiele osób, które mówiły mi, że od wielu lat próbują to zdobyć i im się nie udało. I chwilę później oglądałem, jak modlą się w obcych językach. Dlatego, że natrafiłem na wszelkie możliwe przeszkody i bariery, które ludzie sobie budują w tym temacie i mam jakiekolwiek doświadczenie w usuwaniu tego. Któregoś dnia w Colville w Anglii podeszło do mnie pewne małżeństwo i powiedzieli, wiesz, modliło się o nas już wielu ludzi i my tego nie możemy przeżyć. Spojrzałem na kobietę, bo pomyślałem sobie, chyba to ona ma tutaj więcej do powiedzenia. Spojrzałem na nią i powiedziałem, słuchaj, a czy jest tak, że kiedy modlisz się o to, żeby to przeżyć, to oczekujesz, że słowa w obcych językach pojawią się w twojej głowie? Ona mówi, tak, dokładnie tak oczekuję. Ja mówię, to dlatego tego nie możesz przeżyć, bo to nie jest przeżycie dla twojej głowy, to jest przeżycie dla twojego serca. I mówię, słowa przyjdą tak jak śmiech, przyjdą tak jak westchnienia, przyjdą tak jak szloch, przyjdą stąd, nie przyjdą z głowy. Położyłem na nią ręce i po chwili ona zaczęła modlić się innymi językami. Spojrzałem na jej męża i chciałem na niego położyć ręce, ale nie zdążyłem, bo on też już zaczął się modlić innymi językami. Wystarczyło tylko wyjaśnić im, że to nie jest przeżycie dla głowy, że w głowie nic nie usłyszą, że to jest stąd. I to wystarczyło. Dzisiaj możemy modlić się o tych z was, którzy nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyli. Możemy modlić się i oglądać to, jak Duch Święty się zamanifestuje. Chciałbym na to wykorzystać część przerwy. Ja nie wiem, czy to byłoby możliwe, żebyśmy zrobili sobie teraz 20 minut na ten temat, tak?
Dobra, więc myślę, że na ten moment pewnie zamkniemy spotkanie dla tych, którzy chcieliby pójść na herbatę, kawę i zająć się przez chwilę sobą. A te osoby, które chciałyby, żeby modlić się dzisiaj o Ciebie, żeby Duch Święty zaczął poruszać się w Tobie też w taki sposób, powodując modlitwę w obcych językach, zapraszam, zgromadźmy się za chwilę tutaj z przodu. Będziemy się o Was modlić i po przerwie będziecie mieli świadectwa do powiedzenia. Też tak zerkając w tamtą stronę, muszę to przypomnieć, mam trochę książek. Niektóre są napisane przeze mnie. One znajdują się tam na tamtym stoisku. Jedna z nich to jest Napełnienie Duchem i ona właśnie traktuje o tym temacie.